Witajcie, kochani. Niestety zamknięte przedszkola, szkoły i kościoły spowodowały, że nie możecie w tym roku wziąć udziału w rekolekcjach pasyjnych w Waszych parafiach. Dlatego zachęcamy Was do przeżycia rekolekcji pasyjnych razem z nami, online. Będziemy chcieli przez 3 kolejne odcinki porozmawiać o tym, że Pan Bóg bardzo dobrze nas zna. Zna nasze myśli, nasze słowa i nasze czyny. Już dzisiaj zapraszam Was na pierwszą część tych rekolekcji, gdzie będziemy chcieli powiedzieć o tym, że Pan Bóg zna nasze myśli. Mam nadzieję, że siedzicie już wygodnie, że macie przygotowane kredki, ponieważ przygotowaliśmy dla Was również rebusy, łamigłówki, prace plastyczne. Ale chcemy rozpocząć śpiewem, jak na każdych rekolekcjach i na każdej szkółce niedzielnej. Śpiewajcie razem ze mną, z Samuelem, z Gabrysią, z księdzem Eneaszem. Miłego czasu. Samuel, tak myślisz? Tajemnica. Tajemnica? A to ja już o nic więcej nie pytam. Ale wiesz, że i tak jest ktoś, kto zna wszystkie twoje myśli? A kto? A Pan Bóg. Jak chcesz, to opowiem ci pewną historię, wtedy przekonasz się, że Pan Bóg zna wszystkie nasze myśli. Chcesz posłuchać? No to posłuchaj. Bohaterem tej historii będzie jeden z uczniów Pana Jezusa. Skarbnik, bo taką właśnie funkcję pełnił wśród 12 apostołów. A jak miał na imię, to jest tajemnica. Jak chcesz się tego dowiedzieć, musisz rozwiązać taką łamigłówkę, z której odgadniesz właśnie imię dzisiejszego bohatera. I wy, moi drodzy, tak samo, jeżeli chcecie poznać imię naszego dzisiejszego bohatera, to na naszej stronie internetowej znajdziecie taką łamigłówkę, wydrukujcie ją, rozwiążcie, a potem możecie w komentarzu pod filmem napisać imię, które odgadliście z tego zadania. Będziemy wiedzieli, czy udało Wam się odgadnąć imię naszego bohatera. A my wracamy do naszego skarbnika. Skarbnik bardzo kochał pieniądze. Zajmował się nimi z wielką skrupulatnością. I kiedy dowiedzieli się o tym arcykapłani, a byli to jedni z ważniejszych ludzi w Izraelu, to szybko wpadli na świetny pomysł. Pomyśleli, skoro nasz skarbnik tak bardzo kocha pieniądze, to kiedy my damy mu 30 srebrników, a 30 srebrników to była dosyć pokaźna kwota, bo można było za nią kupić kawał pola, to on na pewno zrobi wszystko, co będziemy od niego chcieli. A wiesz, co chcieli arcykapłani? Żeby nasz skarbnik zdradził im miejsce, w którym Pan Jezus będzie przebywał w małej ilości osób, i gdzie będą mogli go pojmać, postawić przed sądem i skazać na śmierć. Nasz skarbnik
jako uczeń Pana Jezusa, nie powinien się na to zgodzić, prawda? Ale jak myślisz, zgodził się? Tak. Tak. Dlatego, że kochał pieniądze. I wiesz co? Kiedy przyszedł do arcykapłanów, wziął sakiewkę z pieniędzmi, umówił się z nimi, że już niebawem zdradzi im, gdzie znajdą Pana Jezusa. Po czym, zabierając pieniądze, udał się na ostatnią wieczerzę, którą Pan Jezus razem ze wszystkimi uczniami przygotowywał właśnie. Miała być to ostatnia wieczerza przed śmiercią Pana Jezusa. Wszyscy uczniowie byli bardzo nią przejęci. Tylko naszemu skarbnikowi towarzyszyły różne dziwne myśli. Poczytaj tutaj, Samuel, co on sobie myślał, kiedy siedział podczas ostatniej wieczerzy z Panem Jezusem i z innymi uczniami. Jezus nie domyśli się, że to ja go zdradziłem. Czy Jezus może znać moje plany? Kocham pieniądze. Tak, Jezus na pewno nie domyśli się, że to ja go zdradzę. Czy Jezus może znać moje plany? Czy Jezus może wiedzieć, że wziąłem pieniądze za to, żeby go zdradzić? Na pewno nie. A ja tak kocham pieniądze. W czasie wieczerzy Pan Jezus jednak znał już myśli skarbnika. I kiedy zaczął łamać chleb i dawać uczniom ten chleb, a potem dawać im do picia wino, to kiedy w pewnym momencie ręka naszego skarbnika i ręka Pana Jezusa jednocześnie znalazły się w misie, w której moczyły chleb, wtedy Pan Jezus powiedział: jeszcze tej nocy jeden z was mnie zdradzi. Wszyscy uczniowie byli przerażeni. Jak to? Przecież my tu jesteśmy wszyscy przyjaciółmi. Panie Jezu, to nie jest możliwe. Przecież to chyba nie ja. Przecież to chyba nie ja, mówili wszyscy uczniowie. Tylko nasz skarbnik w tym momencie zorientował się, że jego myśli nie były znane dla innych uczniów, ale były znane dla Pana Jezusa. Były znane dla Pana Boga. Wystraszony wziął więc swoją sakiewkę z pieniędzmi i wyszedł z wieczerzy. A potem, kiedy wszyscy uczniowie zjedli już tą ostatnią kolację, razem z Panem Jezusem wybrali się do pewnego ogrodu. Ten ogród nazywał się Ogrodem Oliwnym, Getsemane. Tam, w tym ogrodzie, Pan Jezus gorliwie modlił się. Modlił się o to, że jeżeli jest to możliwe, żeby Pan Bóg zabrał od niego to cierpienie, które było przed nim. O taką samą modlitwę prosił również swoich uczniów. Ale zobacz, co robili w tym czasie jego uczniowie? Spali. Byli tak zmęczeni, że zasnęli. A może nie spodziewali się tego, że sytuacja jest aż tak poważna i że Pan Jezus aż tak bardzo potrzebuje ich modlitwy. Kiedy Pan Jezus już ich obudził, kiedy postanowili wrócić już po modlitwie z ogrodu Getsemane, wtedy w oddali zobaczyli pochodnie, które świeciły w ich kierunku. A te pochodnie nieśli żołnierze, którzy zmierzali już w stronę Pana Jezusa i Jego uczniów. Ale wiesz, kto szedł na przodzie tego wojska? Skarbnik.
który prowadził ich prosto do Pana Jezusa. Kiedy spotkali się już na zboczu tej góry, w ogrodzie oliwnym, nasz skarbnik zrobił dziwną rzecz. Pocałował Pana Jezusa w policzek. I takim gestem, który zazwyczaj oznacza coś dobrego, prawda? Coś miłego. Całujemy kogoś, jeżeli go lubimy, kochamy, jeżeli jest dla nas bliski, prawda? A on pocałował Pana Jezusa na znak zdrady. Pocałunkiem wydał swojego mistrza. Żołnierze czym prędzej ruszyli w stronę Pana Jezusa, pojmali go i wyprowadzili z ogrodu. Co było dalej? O tym dowiesz się z następnej lekcji, którą opowiem Ci już niebawem. Ale wiesz co? Skąd ja wiem o tym, że Pan Jezus i Pan Bóg zna myśli każdego człowieka? Jak myślisz? Właśnie, z Biblii. Biblia o tym nam mówi. Znalazłam taki werset, który zapisany jest w Starym Testamencie, w 139 psalmie, w pierwszym i drugim wierszu. Pokażę Wam najpierw, moi drodzy. Przypatrzcie się dobrze. A teraz pokażę Tobie, Samuel. Spróbuj rozszyfrować, bo ja troszeczkę tutaj utrudniłam przeczytanie tego wersetu. Popatrz na pierwszy obrazek. Kto to jest? Pan Jezus, prawda? Dobrze. A to? Do czego? Do leczenia. A dokładnie co się robi tymi słuchawkami? Bada. Bada, świetnie. Dobrze powiedziałeś. Pan Jezus tutaj będzie miał znaczenie Panie. Panie. Słuchawki będą tutaj symbolizować słówko zbadałeś. A spróbuj przeczytać dalej. Nie znasz, ty wiesz kiedy. I co tutaj siedzę. Mamy? Siedzę. Dalej. I kiedy wstaję. Mhm. Rozumiesz, myśli moją z daleka. Świetnie. Bardzo dobrze sobie poradziłeś. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Rozumieć myśl z daleka to znaczy rozumieć ją, zanim jeszcze ta myśl powstanie w naszej głowie. A to znaczy, że Pan Bóg zna nasze myśli wcześniej, zanim my sami zdążymy je pomyśleć. Niesamowite, prawda? Ale tak jest naprawdę. Pan Bóg zna myśli moje i Twoje i wszystkich dzieci, które nas dzisiaj oglądają. I wiesz co? Bardzo się cieszy, kiedy nasze myśli są czyste, dobre, kiedy o innych ludziach myślimy w dobry sposób. Ale smuci się, kiedy nasze myśli są złe i brzydkie. Kiedy nasze myśli mogą wyrządzić komuś krzywdę. Tak jak myśli naszego skarbnika. Spróbujmy sobie jeszcze raz przeczytać ten werset. Ja go pokażę dzieciom, a my spróbujemy go już powiedzieć na pamięć, Samuel, co? Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Psalm 139, 1b do 2. Kiedy zapamiętacie ten werset, będziecie pamiętać zawsze o tym, żeby o wszystkich ludziach myśleć zawsze dobrze. I żeby wasze myśli na jakikolwiek temat zawsze były czyste. Wtedy będziecie podobać się Panu Bogu i Pan Bóg będzie naprawdę bardzo zadowolony.
Ja myślę, że możemy Panu Bogu podziękować za to, że On się o nas troszczy i że dba też o to, żeby nasze myśli jak najczęściej były czyste i prawe. Pomodlimy się? Ja się pomodlę, jeżeli zgadzasz się z tym, co ja mówię, to na końcu powiedz amen, bo amen to znaczy tak, niechaj się stanie. Ok? Kochany Panie Boże, dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem Wszechmocnym, że Ty znasz również nasze myśli. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty tak dobrze znasz nas całych. Prosimy Cię, troszcz się o nas i prowadź nas w takim kierunku, aby nasze myśli zawsze były czyste i dobre, żeby nasze myśli nigdy nikogo nie raniły i nie krzywdziły. Bądź teraz z nami, spraw, żeby to słowo, którego dzisiaj chcemy się nauczyć, zapadło głęboko w nasze serduszka i żebyśmy zawsze o nim pamiętali. Wysłuchaj nas przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Cześć! Chciałabym Ci zaproponować dziś zrobienie takich ozdób wielkanocnych. Ja akurat dziś zrobiłam tulipana i jajko, ale Ty możesz zrobić, co tylko masz ochotę. Będzie nam potrzebna tektura, może być kawałek kartonu, tak jak ja mam. Papier kolorowy, jednokolorowy, bądź po prostu białe kartki, a także może się przydać, jeżeli masz w domu, papier, który już jest kolorowy w różne wzorki. Jeżeli nie masz takich rzeczy, to się nie martw. Wystarczą mazaki, albo farby, albo tylko kredki. Na naszej tekturce rysujemy wzór. Ja już tutaj narysowałam wzór jaja oraz tulipana. Należy jednak zwrócić uwagę, aby zawsze dół przedmiotu, który chcemy uzyskać, był tak, aby paski, które są w tekturce, były w pionie. Jest to bardzo ważne, aby uzyskać nasze ozdoby. Zabieramy się za ich wycinanie. Jeżeli nie potraficie sami, albo boicie się, w tekturce jest trochę ciężko, więc warto poprosić dorosłych o pomoc. Kiedy to uczynicie, zabieramy się za ozdabianie naszych elementów. Możecie wyrównać. Żeby było szybciej, ja wezmę papier już kolorowy, gotowy, ozdobiony. Odrysowujemy z jednej i z drugiej strony nasze jajko. Pamiętajcie, żeby odwrócić, odrysowując. I teraz to wycinamy. Kleimy obie strony jajka. Jeżeli nie macie kolorowego papieru, możecie po prostu przykleić biały papier, który ozdobicie za pomocą farb, kredek. Dlatego właśnie je wymieniłam na początku zabierania się za naszą pracę. Tutaj wyszło nam takie o jajko. Możecie albo użyć gotowych różnych elementów, które macie w domu, albo po prostu z innego papieru kolorowego wyciąć różne inne wzory. Na przykład odrysować sobie połowę jajka. A następnie udawać tak, jakby było połamane. I dokładnie wycinamy.
i przyklejamy do dołu. Musicie pamiętać, która połówka była gdzie, aby Wam się zgadzało i nie wystawało spod spodu poprzednie. Jeżeli cokolwiek jest nie tak, możecie zawsze delikatnie dociąć. Tutaj wkładamy na sam środek, staramy się, wkładamy patyczek. Za pomocą różnych tasiemek możemy zrobić kokardkę. Ja sobie użyję koloru czerwonego, żeby był ładnie widoczny. I robimy kokardkę. Jeżeli nie potraficie sami związać ładnej kokardki, możecie poprosić starsze rodzeństwo albo Waszych rodziców. Przecinamy końcówki, żeby nie były za długie. I w różny sposób możemy jeszcze go ozdobić. Za pomocą różnych brokatów, niebrokatów, kółeczek, co tylko macie w domu. A przypuszczam, że macie naprawdę dużo różnych elementów. Tak wygląda nasze jajko. Za chwileczkę jeszcze je doozdabiam, ale to już na spokojnie. A teraz zabieramy się za tulipana. Tulipan, to musi być tulipan oraz listek. Kiedy wycinamy listek, warto zwrócić uwagę, aby te pionowe paski w środku tektury były tak jakby po skosie. Możecie, tutaj zrobię farbami, żeby było prościej dla tych, którzy nie mają papieru kolorowego. Bierzemy farbę, ja akurat mam takie w sztywcie. Malujemy po prostu kwiat i malujemy nasz listek. Uważajcie, żeby nie wybrudzić siebie oraz stołów. Pierwszą część już mamy, nasz listek oraz tulipan. Oczywiście nie zapomnijcie pomalować też drugiej strony, jak tylko wyschnie pierwsza strona. Kiedy używacie farb akrylowych bądź plakatowych, pamiętajcie, aby nie użyć za dużo wody, ponieważ tektura wsiąknie i stanie się miękka i nieładna. Nabijamy także nasz tulipan. Staramy się, aby do środkowej dziurki włożyć patyk. I tak wygląda nasz tulipan. Możecie go komuś podarować albo włożyć na przykład do kwiatka. Dobrej zabawy! Pamiętajcie o tym, że po szkółce możecie znaleźć rebus na naszej stronie internetowej i z tego rebusu dowiecie się, jak miał na imię skarbnik, bohater dzisiejszej historii. A ja zapraszam Was już na następną część naszej historii męki i śmierci Pana Jezusa, już niebawem. Do zobaczenia! Cześć!